Wspomniałeś o kontuzji Amadeusza. No a dzisiaj na Instastory u Adriana Polaka, które wrzucił jakieś 40 parę minut temu, Adrian uważa, że bije się z osobą w pełni zdrową, bo wrzucił taki filmik jak Amadeusz Ferrari razem z Queen of the Black na treningu w Copacabanie. Normalnie się rusza, normalnie skacze, że jego motoryka jest zachowana, robi sobie waleczkę z cieniem, że tam ułożenie stóp normalnie chodzi. Maybe just the adrenaline, you know? Maybe może to na adrenalinie jechał. Może po prostu był podjarany zbliżającą się walką. Widziałem zdjęcie ich dwóch i on przenosi ciężar ciała z lewej na prawą nogę. Nie wiem, dlaczego miałby zgrywać, symulować kontuzję. Nie ma to sensu, bo mam wrażenie, że niektórzy uważają, że on symuluje. Wydaje mi się, że jest pod zbyt dużą presją na odbycie tej walki. Ja czuję tę presję. Ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, że i on potrzebuje tej walki. Natomiast to on wie, czy ma kontuzję, czy nie. Nie wydaje mi się, żeby kłamał. No jeśli nadal, jeśli mimo wszystko podchodzi do walki, no to szacunek dla niego. Nie wiem jak z tymi rękawiczkami, bo tam była dyskusja na temat tego, czy to mają być takie rękawice, czy takie. Nie wiem, może tutaj pewna niepewność się pojawiła. No ja to tę walkę widzę pół na pół, jeśli chodzi o szansę na zwycięstwo.